às vezes. Tam jest u góry tutaj. To jest, nie wiadomo, gdzie nie, to jest Tomaszem, który popełnił samobójstwo. Ta studnia się ostała, jeszcze tam co stoją przy studni, tego drzewa już nie ma, ale studnia. Zostawili studnię, studnia istnieje, to tam powiedziałem, że ci pokażę. Natomiast on się parł dużą fotografiką, dużo fotografował, są tego zdjęcia tutaj na to podwórki, wiesz, z radości. Obrazy na szkle. Jestem zaskoczony właśnie tymi obrazami na szkle. Obrazy malowane na szkle. Na szkle, tak. Co ci mówiłem o twoim malarstwie? Tak, słucham. No to co ci opowiadałem o twoim malarstwie? Zobacz tam tę pracę niżej. Widzisz? Także on różnie malował. Swoim. Miał różne etapy w swoim życiu. Tak. To samo patrz tutaj, patrz na dole. Także naprawdę różne etapy. To jest 50 sferonów. Tak. Ceramika, którą robił, wiesz. Bardzo, bardzo, bardzo szeroki zakres tej całej przeszłości. Tak. To w 58 roku. No, młody człowiek w tym czasie. Bardzo. Natomiast zauważ tutaj, jak eksperymentował tam na swoim podwórku. To ta plansza tutaj u góry. On jest z żoną i synem tutaj na tej planszy. Rok 56, 7, 8, 9, gdzieś te lata. Genialny polski artysta. Genialny. Znakomity polski artysta. Jeden z największych. Który był... Przy tej muzyce wychował się jego syn, miał ciężką muzykę. W radiowej Trójce prowadził audycje muzyczne. No popatrz, co się stało. Coś z głowem, wiesz, tam wszedł narkotyki. Narkotyki, problemem całego świata. Ale tłumaczył, znał świetnie język angielski, tłumaczył filmy, więc był lektorem, czytał jednocześnie te filmy. Niesamowite. Pracownia Beksińskiego. Wiesz co? Ja tam nie umiem. Popatrz. To jest płyta taka, nie? Tak, płyty, dyski, zbiór muzyki Beksińskiego. Tu są oryginalne zdjęcia. Jak go zamordowali, to jest drzwi zaplombowane w tym mieszkaniu. Żałował, że się przeniósł sam, bo tutaj miał wiersz. Dużo lepiej. To jest widok z okna tam tworzony, tam jest okno, pod którym malował. Tworzony widok z okna, żeby poszła z kolei. To mogło się wziąć jakieś zahamowanie dzieciństwa, jeżeli będą w szkole. Widok z okna Beksińskiego w Warszawie, tam gdzie został zamordowany. Czasem można coś pokazać. Jego studio, tak malował, nawet na podłodze. To jest jego studio. Płyta była położona. Testament Ksińskiego. Thank you.
55 szufladach rysunki Wyksińskiego. Ale chronologicznie poukładane, także chronologicznie. Całe szafy. Pełne szafy prac. Niesamowite. Niesamowite. Dzień dobry pani. Ostatnia praca Beksińskiego przed śmiercią. Thank you.
bity, to mi się strasznie podoba i tam ta właśnie taka fala błękitna. My to zostawimy. Nie musimy nosić.